gminami i powiatem będą projektować wokół sieć kolejnych ścieżek rowerowych. Koszt opracowania dokumentacji to niespełna 875 tysięcy złotych. Dworzec kolejowy, który ma pociąg do kultury, mieści się w Łukowie. Zostanie wyremontowany. Budynek stanie się dodatkową przestrzenią na koncerty, wykłady i inne wydarzenia kulturalne. Łukowski Ośrodek Kultury oraz PKP podpisały umowę. To ważny krok na drodze do rozpoczęcia inwestycji. Dzięki tej umowie dworzec po przebudowie nie będzie już tylko miejscem obsługi podróżnych, ale zyska nową kulturalną funkcję. Nieco ponad 850 m2 powierzchni dworca zajmie filia Łukowskiego Ośrodka Kultury z salą widowiskową na 300 osób wraz z zapleczem technicznym. To daje nowe możliwości, przyznaje dyrektor WOK-u, bo na razie przestrzeni jest trochę za mało. Przede wszystkim zyskamy dużą widownię z wygodną, z pochylnią, z dostępem do toalet, do wind dla niepełnosprawnych. Na parterze jeszcze dostaniemy dodatkowo foyer, to jest dawny bar dworcowy, przejmiemy. Będzie on pełnić rolę foyer, szatni, ale na co dzień, tutaj sobie tak to z PKP wynegocjowaliśmy, że będzie tam wyspa gastronomiczna, która będzie również otwarta dla podróżnych. Czyli w momencie, kiedy będziemy mieli tam wydarzenia, zamykamy to, jest to foyer, a na co dzień będzie to wyspa gastronomiczna z możliwością jakichś posiłków, jakichś tam drobnych usług dla podróżnych. Dodatkowo jest jeszcze kilkadziesiąt metrów powierzchni magazynowej w piwnicach, bo te piwnice w tej chwili są zamulone, zapiaszczone ze względów w latach 70. ze względów na wilgoć i zagrożenie. Ten dworzec zostanie praktycznie od początku do końca odrestaurowany i zmodernizowany. Oferta Łukowskiego Ośrodka Kultury jest szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie. Na szczególne uznanie zasługują jednak seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy odczuwają ogromną potrzebę aktywizacji, a dodatkowa przestrzeń bardzo im się przyda. Dodatkowe możliwości lokalowe, czyli sala na PKP, umożliwi nam zorganizowanie zajęć i większej takiej liczby atrakcji, w których będzie mogło uczestniczyć, mam nadzieję, że więcej osób. Będzie to również okazja do poszerzenia naszej oferty. Nasza oferta obejmuje taką bardzo szeroką gamę różnych zajęć, zarówno i takich fizycznych, i zajęć też intelektualnych. Myślimy, że w tym samym momencie będą mogły odbywać się zajęcia na przykład tutaj w tej naszej bazie lokalowej i równocześnie na przykład moglibyśmy przeprowadzić te zajęcia również w tamtym miejscu, więc to na pewno umożliwiłoby nam poszerzenie po prostu rozszerzenie naszej działalności. Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury przyznaje, że nowe przestrzenie pozwolą stworzyć komfortowe warunki wszystkim odbiorcom kulturalnej oferty miasta i okolic. Prowadzimy szereg projektów, mamy orkiestrę Nento, mamy zespół pieśni i tańca ziemi łukowskiej Łukowiacy, którzy też tu przychodzą, korzystają z tego jako sali prób. Mamy fabrykę piosenki, która ma swoje spektakle, więc my mamy szereg własnych produkcji, które te warunki nas po prostu ograniczają. Ale z drugiej strony też pamiętajmy, że to przede wszystkim jest z myślą o widzach, po to, żeby mogli przyjść i w normalnych warunkach, czyli siedząc w wygodnych fotelach, siedząc, nie kurcząc nóg, mogli spokojnie konsumować, czy to będą koncerty, czy tam to spektakle teatralne. Budynek Łukowskiego Dworca powstał w 1866 roku. Przez ten czas był przebudowywany. Remont ma być kompleksowy. Prace obejmą odnowę elewacji, wejścia głównego, holu budynku oraz najbliższego otoczenia. Dworzec będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie posiadać nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Przetarg na wykonanie modernizacji Łukowskiego Dworca ma zostać ogłoszony wiosną 2023 roku. Nowy rok to czas na podsumowanie dotychczasowych działań w powiecie zamojskim. Było to 12 rekordowych miesięcy, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy oraz budowę dróg. Starosta przekonuje, że rządowe wsparcie pozwala zmieniać oblicze miast i wsi leżących przy wschodniej granicy kraju. Inwestycje drogowe są inwestycjami bardzo potrzebnymi w powiecie zamojskim. Myślę, że nie tylko w powiecie zamojskim, ale również w mieście Zamość, żeby komunikacja mieszkańców przebiegała jak najlepiej, a wiemy, że Zamojskie jest regionem turystycznym, a więc i
turyści, którzy przybywają do nas, potrzebują dobrych i bezpiecznych dróg. Myśmy założyli, Rada Powiatu założyła dużo inwestycji drogowych w tym okresie. Udało nam się wykonać około 45 km dróg, a więc jest to duży odcinek, który pozwoli bezpiecznie jeździć. Takie główne odcinki to na gminie Radecznica ponad 10 km. Drugą taką dużą inwestycję realizowaliśmy na gminie Zamość, gminie Sitno, gminie Miączyn. To jest ponad 16 km odcinka drogi. Jest to bardzo ważna droga, bo łącząca, można powiedzieć, drogę krajową z drogą wojewódzką, a więc jest to obwodnica miasta Zamościa. W roku 2022 kończymy zadania, które rozpoczęliśmy w roku ubiegłym. I drugie, i takich inwestycji jest, oddaliśmy do użytku w tym roku ponad 44 km dróg. To są zadania, które rozpoczęliśmy w roku ubiegłym. Jednocześnie była taka inwestycja z Polskiego Ładu, którą zrobiliśmy tylko w roku 2022. W roku 2022 planowane nakłady na inwestycje w ramach dróg powiatowych wynosiły ponad 51 milionów złotych. Z tego zadania były realizowane przy współudziale różnych środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, przy współudziale środków pochodzących z Lasów Państwowych, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oprócz nakładów inwestycyjnych, myślę, że warto zaznaczyć, że w roku 2022 zakończyliśmy dwa zadania remontowe na łączną kwotę 6 643 tysiące złotych. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki przekazywane są na zasadach konkursowych, szczególnie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naboru przeprowadzanych na terenie każdego województwa.